Historia na wyciągnięcie ręki. Odkryj z nami sekrety przeszłości. Czas Jagiellonów. W odcinku skupimy się na roli Władysława Jagieły jako wielkiego króla i znakomitego wodza wojennego, którego triumf nad zakonem krzyżackim przeszedł do historii. Omówimy jego strategię militarną, która doprowadziła do epokowego zwycięstwa pod Grunwaldem w 1410 roku. W 1399 roku Polskę i Litwę dotknęły dwie wielkie tragedie, które mocno uderzyły również w Jagiełłę i Witolda. Zaledwie miesiąc dzielił te wydarzenia, co dodatkowo pogłębiało rozpacz i przygnębienie. Na początku jednak panowała radość, ponieważ królowa Jadwiga po wielu latach wreszcie zaszła w ciążę, a całe Królestwo Polskie cieszyło się na wieść o możliwych narodzinach dziedzica tronu. Tymczasem Witold przygotowywał wyprawę przeciwko Złotej Ordzie, mając ambitny plan osadzenia na jej tronie sprzymierzonego chana Tochtamysza. Witold marzył o zdobyciu hegemonii w Europie Wschodniej, a ostatecznym celem miało być zdobycie Moskwy. Aby zabezpieczyć się na północy, zawarł pokój z krzyżakami, oddając im Żmudź, co było cyniczną zdradą wobec ludności, która wcześniej wiernie go wspierała. Wyprawa Witolda zgromadziła zróżnicowaną armię, złożoną z Litwinów, Rusinów, Tatarów Tochtamysza, a także Polaków pod wodzą Spytka z Melsztyna i Krzyżaków. Mimo tego wsparcia z Polski nie przyszła większa pomoc, a Jadwiga przewidywała niepowodzenie tej kampanii. Zanim jednak doszło do starcia nad rzeką Worsklą, Polskę spotkała tragedia. Jadwiga urodziła córkę, Elżbietę Bonifację, która zmarła po 3 dniach. Wkrótce po niej, w lipcu 1399 roku, zmarła także sama królowa. Była ostatnią z węgierskiej linii Andegawenów, a wraz z jej śmiercią zniknęła także dziedziczność polskiego tronu. Od tego momentu na tron Polski wstępować mieli już tylko władcy obieralni, mimo że przez kolejne dekady władzę sprawowali Jagiellonowie. 12 sierpnia 1399 roku zakończyły się ambicje Witolda o stworzeniu litewskiego imperium. W bitwie nad rzeką Worsklą armia Witolda została doszczętnie rozbita przez siły Timura Kutłuka, wspierane przez oddziały jednego z najlepszych dowódców Tamerlana, Edygeja. Witold, zaskoczony nagłym atakiem, nie wykazał się odpowiednimi zdolnościami dowódczymi i nie zdołał skutecznie zareagować. Mongolska taktyka po raz kolejny triumfowała nad wojskami europejskimi. Witoldowi udało się uciec z pola bitwy, ale stracił większość swoich dowódców, w tym ponad 70 książąt litewskich i ruskich. Zginęli również niemal wszyscy krzyżacy oraz rycerze polscy, w tym Spytek z Melsztyna. Zacytujmy w tym miejscu książkę Jadwigi Krzyżaniakowej i Jerzego Ochmańskiego Władysław II Jagiełło. Dnia 12 sierpnia w krwawej bitwie pod Worsklą wojska tatarskie pod wodzą Edygi rozgromiły armię Witolda. Podobno zginęło tam 74 kniaziów litewskich i ruskich, zginęli też prawie wszyscy Polacy wraz ze Spytkiem z Melsztyna. Witold i Tochtamysz uciekli z pogromu. Ocalał również Świdrygiełło, najmłodszy brat Jagiełły, o którym jeszcze nieraz będzie mowa. Jagiełło na wieść o klęsce obsadził wojskiem przeprawy na Dnieprze, aby Tatarzy nie ruszyli dalej na zachód. Jak pisał Ludwik Kolankowski, w morzu krwi utonęły nad Worsklą Jagiełłowe i Witoldowe marzenia o skupieniu w ramach litewskiej państwowości całej Rusi, całej Europy Wschodniej. Odtąd wschodnie aspiracje monarchii Jagiełły nie będą sięgały dalej niż utrzymanie w zależności obszarów między Litwą a Moskwą, a przede wszystkim zyskanie wpływu na wielkie i bogate republiki kupieckie Nowogród i Psków. Nie była to sprawa prosta, gdyż do tego samego dążył wielki książę moskiewski. Starcie było więc nieuniknione i bliskie. Upadły wówczas nadzieje na stworzenie wielkiego imperium litewskiego, a bitwa ujawniła słabość państwa litewskiego, które mimo że zajmowało rozległe tereny, opierało się na nielicznym ludzie pogańskim. Jak podsumował historyk Ludwik Kolankowski,
plany zjednoczenia Europy Wschodniej pod sztandarem Polski i Litwy utonęły nad Worsklą w strumieniach krwi i nigdy nie zostały zrealizowane. Szczęśliwym zrządzeniem losu wobec Litwy i Polski było to, że Tamerlan, który kontrolował wielkie obszary Azji, nie mógł skupić się na tych krajach, gdyż był zaangażowany w walki z Osmanami. Wkrótce potem zmarł, co oszczędziło Europie Wschodniej dalszych najazdów i chaosu, który mógł nastąpić, gdyby Tamerlan skierował swoje siły na te tereny. W 1401 roku Witold i Jagiełło zawarli Unię Wileńsko-Radomską, na mocy której Witold został dziedzicznym władcą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wkrótce jednak wybuchła kolejna wojna litewsko-krzyżacka, a nowym sojusznikiem zakonu został Świdrygiełło, brat Jagiełły. W zamian za obietnicę tronu w Wilnie Świdrygiełło potwierdził wszystkie wcześniejsze ustalenia Witolda z krzyżakami i dodał własne. Wojna była szczególnie tragiczna wobec Żmudzi, która na mocy pokoju w Raciążu trafiła pod władzę zakonu. Zacytujmy w tym miejscu książkę Jarosława Nikodema Witold. Potwierdzeniem Unii ze strony polskiej był dokument wystawiony przez pierwszych duchownych i świeckich dostojników koronnych 11 marca 1401 roku w Radomiu. Powtarzano w nim passus o chrzcie Jagiełły i wybraniu go na króla oraz o chrzcie Litwy. Mieszkańcom Litwy przyrzekano pomoc i dbałość o wspólne dobro, oczekując tego samego od nich. A skoro król nadał Witoldowi dożywotnio najwyższą władzę nad ziemiami Litwy i pozostałymi swymi dominiami w miejsce samego siebie, potwierdzają królewskie nadanie, z zastrzeżeniem, że zgodnie z brzmieniem aktu Witolda nadane mu ziemie winny przypaść i być przywrócone temuż panu królowi i jego spadkobiercom oraz koronie Królestwa Polskiego. Natomiast w razie śmierci Władysława Jagiełły, powtarzano tu zapis z dokumentu panów litewskich, bez wiedzy i zgody Witolda i panów litewskich, panowie koronni nie mogą obierać króla. Polska i Litwa skupiły się na wschodnim froncie, gdzie starły się z Moskwą, rządzoną przez zięcia Witolda, Wasyla I. Świdrygiełło zdradził swoich sojuszników, uciekając do Moskwy w 1408 roku i zabierając ze sobą grupę litewskich i ruskich książąt. W odpowiedzi na zdradę Witold zorganizował wyprawę przeciwko Moskwie, w której uczestniczyło również polskie wojsko, dowodzone przez Zbigniewa z Brzezia. Mimo napiętej sytuacji nad rzeką Ugrą nie doszło do walki. Witold dążył do pokoju i zabezpieczenia granic z Moskwą, co zakończyło się zawarciem rozejmu. Choć udało się uniknąć bitwy, powrót wojsk Witolda okazał się katastrofalny. Podczas jesiennego odwrotu armia cierpiała z powodu chłodu, deszczu i braku zaopatrzenia. Głód zmuszał żołnierzy do jedzenia żołędzi, a wielu z nich zmarło. Opis tych dramatycznych wydarzeń pozostawił Jan Długosz, choć krytykował Witolda za to, że opuścił swoje wojska, by spotkać się z żoną. W rzeczywistości książę pośpieszył na spotkanie z Jagiełłą, który oczekiwał go w Nowogródku, aby omówić dalsze działania wobec zakonu krzyżackiego. W 1407 roku Ulrich von Jungingen objął stanowisko wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, zastępując swojego bardziej ugodowego brata Konrada. Jego wrogość wobec Polski i Litwy uczyniła zbrojne starcie z krzyżakami nieuniknionym. Konflikt wybuchł w związku z powstaniem na Żmudzi, które Witold otwarcie wspierał, mimo że wcześniej oddał te prowincje krzyżakom w wyniku układu pokojowego. Zakon próbował przekonać Polskę, że jest to wyłącznie konflikt z Litwą, ale Jagiełło zdecydował się na wspólną akcję zbrojną z Litwą. Próby mediacji, podejmowane przez niektórych polskich doradców, zakończyły się niepowodzeniem. Jagiełło był już zdecydowany na wojnę, co wyraźnie potwierdził arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Kurowski, grożąc wprost krzyżakom, że jeśli zaatakują Litwę, Polska uderzy na Prusy. Ulrich von Jungingen, pewny potęgi zakonu i wsparcia zachodniego rycerstwa, zlekceważył te ostrzeżenia. Wierzył w łatwe zwycięstwo nad połączonymi siłami Polski i Litwy,
pogardzając litewskimi wojskami i nie doceniając polskiego rycerstwa. Ignorował ostrzeżenia zarówno ze strony niektórych braci zakonnych, jak i królowej Jadwigi sprzed lat, parł do wojny z pełnym przekonaniem, że odniesie zwycięstwo. 6 sierpnia 1409 roku krzyżacy ogłosili wojnę z Polską, uznając ją za głównego przeciwnika, bardziej niebezpiecznego niż Litwa. Ulrich von Jungingen planował najpierw pokonać polską armię, by następnie bez trudu rozprawić się z osamotnionym Wielkim Księstwem Litewskim. Zacytujmy w tym miejscu książkę Mariana Biskupa Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim. Już 9 sierpnia 1409 roku na ratuszu Starego Miasta Torunia, nadgranicznego ośrodka zakonu nad Wisłą, ogłoszono publicznie króla polskiego wrogiem zakonu. Strona polska prowadziła wtedy dopiero gorączkowe przygotowania na przygranicznych obszarach w ziemi dobrzyńskiej, na Kujawach i Krajnie, północna Wielkopolska, zabezpieczając zwłaszcza tamtejsze zamki. Przygotowania te miały tylko obronny charakter, a całością ich kierował marszałek koronny Zbigniew Zbrzezia. Sam Jagiełło zaczynał dopiero gromadzić siły pospolitego ruszenia szlacheckiego w Małopolsce, a postawa Witolda była jeszcze nieznana. Krzyżacy zaatakowali z dużą siłą, zdobywając m.in. Dobrzyń, Złotorie i Bydgoszcz. Mimo początkowych sukcesów, kluczowe wydarzenia miały rozegrać się dopiero w kolejnym roku. Zacytujmy w tym miejscu książkę Jadwigi Krzyżaniakowej i Jerzego Ochmańskiego Władysław II Jagiełło. 14 sierpnia 1409 roku wojska krzyżackie wkroczyły na ziemię dobrzyńską, pustosząc ją ogniem i mieczem. Tak zaczęła się Wielka Wojna. Silnym atakiem prowadzonym z trzech stron krzyżacy zdobyli ziemię dobrzyńską i Kujawy wraz z warownymi zamkami. Zaraz po zajęciu przez zakon Bobrownik, za pośrednictwem Mikołaja Kurowskiego, rozpoczęto z posłami wielkiego mistrza rozmowy w sprawie rozejmu. Tymczasem wojska polskie zbierały się pod Wolborzem, a Witold otrzymał polecenie wyruszenia z Litwy ku pruskiej granicy, by połączyć się z wojskami polskimi. Wielki książę powiadomił jednak króla, że dopiero w przyszłym roku będzie gotowy do wojny, na razie zaś doradza zawarcie rozejmu. Czy takie stanowisko Witolda było zaskoczeniem, czy rzecz była wcześniej uzgodniona, nie wiemy. Faktem jest, że same wojska koronne ruszyły pod Bydgoszcz i po 7 dniach walk odbiły tę ważną twierdzę. Jagiełło szybko odzyskał Kujawy i odbił Bydgoszcz, ale kampania wojskowa 1409 roku zakończyła się w tym momencie. 8 października pod murami zamku w Bydgoszczy podpisano rozejm, który miał obowiązywać aż do 24 czerwca 1410 roku, czyli do Dnia Świętego Jana. Mediatorami w negocjacjach byli książęta śląscy, wysłani przez króla czeskiego Wacława, Wrocławski, Świdnicki i Oleśnicki. Na mocy tego porozumienia ziemia dobrzyńska pozostała tymczasowo w rękach krzyżaków, a ostateczne rozstrzygnięcie sporu miało zależeć od decyzji króla Czech. Choć zapisy rozejmu wydawały się sprzyjać zakonowi, w rzeczywistości dawały Jagielle cenny czas na przygotowanie kolejnej kampanii wojennej, którą miał poprowadzić w nadchodzącym roku. Zacytujmy w tym miejscu książkę Jadwigi Krzyżaniakowej i Jerzego Ochmańskiego Władysław II Jagiełło. Równocześnie z oblężeniem Bydgoszczy prowadzono rozmowy z przybyłymi do obozu posłami króla czeskiego Wacława IV, którzy po uzgodnieniu sprawy z zakonem zaoferowali swoje pośrednictwo w zawarciu rozejmu i proponowali przekazanie sporu pod sąd polubowny swego króla. Pertraktacje przeciągały się i dopiero po zdobyciu Bydgoszczy król wyraził zgodę na rozejm do 24 czerwca 1410 roku oraz na sąd polubowny Wacława IV. Uzgodniono, że do czasu wydania wyroku każda strona zatrzyma te ziemie, które miała w swoim posiadaniu w chwili podpisania rozejmu. Ponadto Jagiełło zobowiązał się, że nie będzie wspierał Żmudzinów. Pierwsze starcie zbrojne zakończyło się zwycięstwem zakonu. Zima stała się okresem intensywnych działań dyplomatycznych, podczas których obie strony starały się zyskać poparcie europejskich dworów. Kluczową rolę odgrywało stanowisko papiestwa. Jednak sytuacja w kościele była wówczas skomplikowana.
co stawiało Jagiełłę przed wyjątkowo trudnym wyborem. W obliczu zawiłości politycznych i religijnych konieczne było staranne balansowanie interesów, by zapewnić Polsce sprzyjające warunki na arenie międzynarodowej. Zacytujmy w tym miejscu ponownie książkę Jadwigi Krzyżaniakowej i Jerzego Ochmańskiego. Pierwszy memoriał wysłany już 10 sierpnia 1409 roku z Opatowa był adresowany do wszystkich wyznawców wiary chrześcijańskiej i został zredagowany krótko i jasno. W odpowiedzi na oskarżenia zakonu, że król Polski za mało przyczynił się do propagandy wiary, ponieważ Rusini dotąd nie zostali ochrzczeni, stwierdzono, że to, co król i Witold uczynili wobec wiary, jest łatwo sprawdzalne, gdyż każdy może zobaczyć kościoły, które pobudowali. Natomiast Krzyżacy, mimo że od 200 lat okupują Prusy, nie zdołali nawrócić wszystkich mieszkańców, a także nie nawrócili Żmudzinów, zawsze natomiast zabiegali o nowe zdobycze. Na tym bowiem polega ich troska i pragnienie, by co własne zatrzymać, co cudze łupić i pożądać, zawsze bowiem chcą oni korzystać z cudzego dobra. Jego zdobycia nie cofają się przed niczym, nie przestrzegają żadnych praw i wyroków. Dalej napisano, że Polska zawarła pokój z zakonem, w Raciążu, w celu zapewnienia spokoju niezbędnego do prowadzenia prac misyjnych, mimo doznanych krzywd i strat terytorialnych. Zakon jednak pokój nieustannie łamał. Wobec tego Polska jest zmuszona wnieść przeciw zakonowi skargę i przedstawić swe krzywdy. W zakończeniu memoriału zamieszczono apel, aby adresaci nie dawali wiary oszczerstwom zakonu i aby nie udzielali mu pomocy zbrojnej, albowiem zostanie ona użyta przeciw wyznawcom wiary chrześcijańskiej i tym, którzy pragną się nawrócić. Warto jeszcze w tym miejscu zacytować jeden fragment książki Marka Radocha Walki zakonu krzyżackiego o Żmudź. 20 stycznia 1410 roku z Londynu poseł zakonu Dietrich von Logendorf informował Ulryka von Jungingena o przysłaniu przez króla Polski w darze królowi Henrykowi IV Lancasterowi czterech ogierów z prośbą o niewspieranie państwa krzyżackiego oraz o tym, że przy tej okazji posłowie polscy rzucali na dworze angielskim po twarze na zakon. Gdy potem król angielski rozmawiał z Dietrichem von Logendorfem, powiedział mu z uśmiechem: „Jakbym miał to uczynić, nie wspierać krzyżaków, będąc sam dzieckiem Prus”. Następnie Henryk IV miał naigrywać się szyderczo z tego, co jakoby miał mu opowiedzieć herold polski, iż Żmudzini dlatego porzucili zakon i połączyli się z Witoldem, ponieważ w łożu żony jednego z bojarów żmudzkich złapano krzyżackiego rycerza. A król angielski miał wtedy odpowiedzieć heroldowi: „Mój drogi, i ja też mam liczne kraje, a miałbym dlatego je tracić, że któregoś z moich rycerzy lub knechtów znaleziono przy cudzej żonie”. Jagiełło przygotował się do kampanii z dużą precyzją, organizując między innymi polowania, które miały zapewnić zaopatrzenie, które było niezbędne wobec szykowanej kampanii wojennej. Warto jeszcze w tym miejscu zacytować jeden fragment książki Marka Radocha. 30 maja 1410 roku komtur Ragnecki informował wielkiego marszałka Fryderyka von Wallenrode, że wielki książę litewski zdecydował się wraz z Władysławem Jagiełłą prowadzić wojnę przeciwko zakonowi i prosił wszystkich bojarów, aby nie myśleli o żadnym pokoju. Miał też wielki książę posłać królowi polskiemu 20 tysięcy kop groszy praskich na pozyskanie wojsk zaciężnych. Obie strony konfliktu skupiły się na intensywnych działaniach dyplomatycznych. Już w grudniu 1409 roku Krzyżacy zawiązali sojusz z królem Węgier, Zygmuntem Luksemburskim, który próbował osłabić Unię Polsko-Litewską. Po stronie zakonu opowiedzieli się również książęta Pomorza Zachodniego, choć i wśród nich doszło do podziałów. Książęta szczecińscy pozostali wierni krzyżakom, a Kazimierz V walczył po ich stronie. Natomiast książę słupski Bogusław VIII przeszedł na stronę Polski i wsparł ją pod Grunwaldem. Do zakonu przybyli także rycerze z zachodniej Europy. Tymczasem Polska i Litwa zawarły pokój z Wielkim Księstwem Moskiewskim oraz przymierze z Mołdawią. A Witold otrzymał ofertę wsparcia od Dżalal ad-Dina, pretendenta do tronu tatarskiego i lennika Litwy. Obie strony rozpoczęły zaciąg rycerzy, a Polska dodatkowo rekrutowała w Czechach,
skąd przybyło prawie 3000 najemników pod wodzą Jana Sokoła. Warto w tym miejscu zacytować fragment książki Mariana Biskupa Wojny Polski z zakonem krzyżackim. Jednak konieczny był nadal zaciąg żołnierzy zaciężnych, zwłaszcza w krajach luksemburskich, Czechy i habsburskich, gdzie już zresztą działali werbownicy krzyżaccy, podkupując niektórych rotmistrzów zakonu. W grę wchodzili przede wszystkim konni zaciężni, którzy zostali zwerbowani głównie w Czechach, na Morawach, na Śląsku oraz w Austrii. Liczba ich jest nieznana, mogła dochodzić do kilku tysięcy. Natomiast kwestia zaciągu zaciężnych szwajcarskich jest wysoce dyskusyjna i wątpliwe, czy rzeczywiście większa ich liczba poszła na żołd polski. Mogli to być zresztą piesi spośród mieszczan i chłopów. Jednak to nie zaciężni mieli decydować o sile bojowej armii Polski, chociaż mogli w pewnym stopniu ją uzupełniać, a ich dowódcy służyć swoim doświadczeniem bojowym i kwatermistrzowskim, jak konkretnie Jan Sokół z Lamberka, rotmistrz czeski. Jego to od razu Jagiełło w maju skierował na północne Kujawy, gdzie rotmistrz obsadził klasztor Cystersów w Koronowie 500 kopiami, czyli około 1500 zbrojnych. Szczegółowy plan wojenny kampanii 1410 roku został prawdopodobnie opracowany podczas spotkania w Brześciu Litewskim w grudniu 1409 roku, gdzie król Jagiełło i wielki książę Witold w towarzystwie podkanclerzego Mikołaja Trąby odbyli strategiczną naradę. Zadecydowano, że główne uderzenie skierowane zostanie na Malbork, co miało na celu sprowokowanie zakonu krzyżackiego do decydującej bitwy. Jako miejsce koncentracji wojsk wybrano Czerwińsk nad Wisłą. Zakon krzyżacki, świadom przygotowań polsko-litewskich, spodziewał się ataku z dwóch kierunków Polaków na Pomorze Gdańskie oraz Litwinów w stronę Żmudzi. Aby odeprzeć to zagrożenie, wielki mistrz Ulrich von Jungingen skoncentrował część swoich sił pod Świeciem, pozostawiając jednocześnie znaczną część wojsk w zamkach na wschodzie, w Ragnecie i Memlu, Kłajpedzie. Polska i Litwa skutecznie maskowały swoje zamiary, organizując rajdy na terytorium wroga, podczas gdy von Jungingen zwrócił się o przedłużenie rozejmu do 4 lipca, by dać czas na przybycie posiłków z zachodniej Europy. Tymczasem siły polsko-litewskie miały wystarczająco dużo czasu, by skupić swoje armie i przygotować się do decydującego starcia. Zacytujmy w tym miejscu fragment książki Heleny Kret, Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie. Późną wiosną 1410 roku Nowe Miasto żegnało króla jadącego pod Grunwald. Oprócz korczyńskich mieszczan żegnała tu Jagiełłę jego druga żona, królowa Anna Cylejska, oraz teściowa, również Anna, która była córką Kazimierza Wielkiego. W drodze z Krakowa Jagiełło zatrzymał się w mogile, gdzie zapewne modlił się o zwycięstwo przed cudownym krucyfiksem. Król pozostawił przy sobie tylko niewielką grupę młodych rycerzy. Resztę odesłał do domów, aby mogli przygotować się do wyprawy wojennej. Sam zaś spędził w Korczynie Zielone Święta, Boże Ciało i uroczystość Trójcy Świętej. Jagielle towarzyszyły w tym czasie najbliższe osoby. Żona, zapewne mała córeczka Jadwiga oraz świekra, którą przed odjazdem z Korczyna koronowany zięć po królewsku obdarował. Król, Litwin, był zapewne wdzięczny Ani Piastównie za to, że w tym okresie przebywała na jego dworze, mimo iż od wczesnej młodości związana była z niemieckim obszarem kulturowym i nawet nie wiadomo czy jeszcze potrafiła mówić po polsku. Jej obecność na dworze córki i zięcia w przededniu decydującej rozprawy Polski z zakonem niemieckich rycerzy świadczy jednak, że pamiętała o swych piastowskich korzeniach, a nowomiejski zamek, dzieło jej ojca, był niewątpliwie miejscem, do którego wracała z nostalgią. Jagiełło dzięki sprytowi zaskoczył krzyżaków, umożliwiając połączenie sił polskich i litewskich na prawym brzegu Wisły. Kluczowym elementem było tajne zbudowanie mostu pod Czerwińskiem, co umożliwiło szybki marsz wojsk w głąb państwa zakonnego. Krzyżacy popełnili duży błąd, decydując się na bitwę w otwartym polu, zamiast bronić się w twierdzach i zamkach, co mogłoby zmusić polskie wojska do wyczerpujących oblężeń. Jagiełło nie dysponował siłami do długotrwałych oblężeń.
więc zakon mógł uniknąć większych strat. Jednak Ulrich von Jungingen wierzył w siłę swojej armii, zignorował ostrzeżenia i dążył do konfrontacji. Polska dyplomacja również zaskoczyła krzyżaków. Posłowie Jagiełły przekonywali europejskie dwory, że zakon walczy przeciw chrześcijańskiemu władcy, co zmniejszyło poparcie w sprawie krzyżaków, zwłaszcza wśród mniejszych książąt. Ostatecznie tylko Pomorze Zachodnie udzieliło większego wsparcia zakonowi. Pomimo nadziei krzyżaków na masowe wsparcie z Zachodu, ich propaganda zawiodła. Do Malborka przybyło znacznie mniej rycerzy niż oczekiwano, zaledwie około 6 tysięcy, z czego niecałe 4 tysiące wzięło udział w bitwie pod Grunwaldem. Jagiełło również nie zdołał zdobyć wielu sojuszników. Książę mazowiecki Janusz I poparł go zdecydowanie, ale jego brat, Siemowit IV, zachował ostrożność, wspierając króla tylko częściowo, jednocześnie zabezpieczając swoje interesy na wypadek zwycięstwa krzyżaków. Jagiełło stanął do walki, głównie opierając się na własnych siłach Korony, Mazowsza i Litwy, które jednak doskonale przygotował. Jego zdolności organizacyjne wzbudzają podziw historyków, choć, jak zauważa Witold Mikołajczak, król popełnił także błędy, które mogły doprowadzić do klęski. Jednym z takich błędów było przyjęcie w obozie posłów Zygmunta Luksemburskiego, którzy mieli na celu negocjacje pokojowe, ale w rzeczywistości przekazali krzyżakom cenne informacje o liczebności polsko-litewskich sił. Krzysztof Gersdorf, jeden z posłów, wkrótce stanął na czele największej chorągwi krzyżackiej w bitwie pod Grunwaldem. Dodatkowo podczas marszu na Grunwald doszło do dwóch wydarzeń, które obciążyły moralnie armię Jagiełły. Litewscy żołnierze splądrowali kościół i sprofanowali najświętszy sakrament, a później doszło do masakry mieszkańców Dąbrówna, gdzie wielu cywilów zginęło z rąk rozwścieczonych żołnierzy. Te wydarzenia szeroko rozniosły się echem, co mogło osłabić wsparcie i skomplikować sytuację po zwycięstwie pod Grunwaldem, kiedy armia Jagiełły szybko traciła zdobyte wcześniej terytoria. Warto w tym miejscu zacytować fragment książki Mariana Biskupa Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim. Wielka armia polsko-litewska 10 lipca ruszyła dalej na północ ziemią lubawską wzdłuż doliny rzeki Wel, docierając w okolice Górnej Drwęcy, jej lewego brzegu, na której znajdowały się brody pod zamkiem Kurzętnikiem. Był on własnością kapituły chełmińskiej. Zamek, położony na wysokim wzgórzu, blokował dojście do Drwęcy. Załogę na nim stanowił oddział krzyżacki, co wybadał polski podjazd, zabierając kilkadziesiąt koni pachołkom zakonnym. Był to pierwszy kontakt wielkiej armii z nieprzyjacielem, za którym mogły nastąpić dalsze starcia. Choć widać było, że polskie dowództwo nie przeprowadziło głębszego rekonesansu w rejonie Górnej Drwęcy. Na wieść o sytuacji w Kurzętniku Jagiełło odbył naradę i powołał 8 członków Rady Wojennej, w tym Witolda, marszałka Królestwa Zbigniewa z Brzezia oraz kilku przedstawicieli Małopolski i Wielkopolski, choć bez Zyndrama z Maszkowic. Rada miała usprawniać funkcje kwatermistrzowskie i administracyjno-karne na terenie wroga, a także doradzać królowi w kwestiach strategicznych. Jednym z głównych tematów było rozważenie, czy ryzykować przeprawę przez brody na Drwęcy w obliczu obecności krzyżackiej załogi w Kurzętniku, co mogło zapowiadać koncentrację sił zakonu na prawym brzegu rzeki. Mogły one poważnie zagrozić przeprawiającym się polsko-litewskim oddziałom, a nawet doprowadzić do klęski całej armii. Jagiełło wcześniej wysłał swojego przedstawiciela, Piotra Korkborga, do posłów węgierskich przebywających przy Wielkim Mistrzu, aby oficjalnie zapytać o stan rozmów pokojowych, a jednocześnie sprawdzić liczebność sił krzyżackich i zabezpieczenia brzegów Drwęcy. Korzborg wrócił z informacją, że brzegi rzeki są dobrze zabezpieczone ostrokołami oraz zbrojnymi oddziałami. Oznaczało to, że krzyżacy zdążyli zorientować się, w jakim kierunku zmierza armia Jagiełły i dokonali koncentracji sił nad Drwęcą. Tego dnia, 10 lipca, armia polsko-litewska znalazła się w trudnej sytuacji, ponieważ forsowanie Drwęcy pod ogniem wroga mogło skończyć się ciężką klęską.
król, niewątpliwie zaskoczony koncentracją sił zakonu, odbył naradę z Radą Ośmiu. Zdecydowano pod naciskiem Jagiełły, że należy natychmiast wycofać się bez próby forsowania Drwęcy i skierować się w rejon Ostrudy, gdzie znajdowały się źródła rzeki, by kontynuować marsz na Malbork. Aby uniknąć przeprawy przez rzekę Wel, postanowiono cofnąć się do Lidzbarka, Welskiego, i następnie skierować się na wschód, przez Działdowo-Olsztynek na Ostrudę. 15 lipca 1410 roku rozpoczęła się bitwa, która trwała około 6 godzin. Jagiełło dowodził wojskami z bezpiecznej odległości, co chwalono za jego rozwagę, jednak w kluczowym momencie król uległ emocjom i postawił swoje życie oraz los bitwy na szali. Gdy pojedynczy rycerz krzyżacki zaatakował królewski orszak, Jagiełło sam ruszył mu naprzeciw. Rycerza powalił, ale to biskup Oleśnicki dobił napastnika, ratując króla. Kluczowy moment bitwy nastąpił, gdy ostatni odwód krzyżaków, dowodzony przez Ulricha von Jungingena, uderzył na polskie chorągwie. W starciu wojska krzyżackie zostały rozbite, a wielki mistrz zginął wraz z większością swoich rycerzy. Po bitwie wojska Jagiełły ścigały uciekających krzyżaków, a niewielu z nich zdołało przeżyć. Dokładniej i precyzyjniej bitwę pod Grunwaldem omówimy w kolejnym odcinku, dedykowanym wyłącznie temu starciu. Po bitwie Witold rozkazał zamordować 3 krzyżackich jeńców, w tym Markwarda von Salzbacha. Oficjalnie przyczyną była osobista zniewaga wobec jego matki, jednak prawdopodobnie chodziło o zatarcie śladów tajnych rozmów, które Witold mógł prowadzić z krzyżakami przed bitwą. Jagiełło wolał uniknąć ujawnienia takich informacji, a eliminacja jeńców mogła być najprostszym rozwiązaniem. Następnego dnia, po bitwie pod Grunwaldem, można było już ocenić jej wyniki. Pole było zasłane tysiącami trupów, głównie krzyżaków, a liczne chorągwie rzucone przed Jagiełłę symbolizowały miażdżące zwycięstwo Polski i Litwy. Dla zakonu krzyżackiego Grunwald okazał się punktem zwrotnym, który zmusił ich do przejścia do defensywy. Choć bitwa nie zniszczyła ich całkowicie, podważyła ich siłę i zapoczątkowała upadek ich potęgi. Mimo wielkiego zwycięstwa, Jagiełło nie wykorzystał okazji do zdobycia Malborka. Choć rycerskie zwyczaje nakazywały pozostać na polu bitwy, by podkreślić triumf, strategicznie ważnym krokiem było natychmiastowe skierowanie części armii, na przykład lekkiej kawalerii, pod Malbork, aby odciąć twierdzę od posiłków. Jagiełło tego nie zrobił, co pozwoliło komturowi Świecia, Henrykowi von Plaunowi, na szybkie zorganizowanie odsieczy Malborka. Przybył tam przed wojskami polskimi, ratując twierdzę i umacniając jej obronę. Warto w tym miejscu zacytować słowa profesora Jerzego Sperki z książki Władcy Polski, historia na nowo opowiedziana. Rzeczywiście, można było ich załatwić raz na zawsze, gdyby wojska ruszyły tam od razu. Zapewne zdobyłyby twierdzę z marszu, bo klęska była tak wielkim szokiem, że prawdopodobnie nie zdołaliby się obronić. Gdyby to byli dowódcy XVII-wieczni, zapewne poszliby za ciosem, ale średniowiecze rządziło się innymi prawami. Przestrzegano pewnych zachowań zgodnych z rycerskim obyczajem. Na przykład pokonanego zapraszało się na ucztę. Jagiełło zaprosił księcia Oleśnickiego Konrada Białego, księcia Szczecińskiego Kazimierza i resztę znaczniejszych osób, które brały udział w bitwie po stronie krzyżaków. Jeńcy nie byli nawet spętani, a część król całkiem uwolnił. Trzeba było też odpocząć po bitwie i zająć się rannymi. Gdy polsko-litewska armia dotarła pod Malbork, obleganie twierdzy prowadzono nieudolnie. Zmarnowano szansę zdobycia podzamcza, gdy jeden ze szturmów spowodował wyłom w murach, a także odrzucono ofertę Henryka von Plauena, który proponował oddanie Pomorza, ziemi chełmińskiej i michałowskiej w zamian za odstąpienie od oblężenia. Pod koniec lata, gdy w obozie szerzyły się choroby i głód, a rycerstwo chciało wracać na żniwa, zrezygnowano z dalszych działań. Obrońcy Malborka, niemal bez zapasów, byli bliscy kapitulacji. Podkanclerz Mikołaj Trąba błagał Jagiełłę, aby nie opuszczał twierdzy, ale król, twierdząc, że armia jest wyczerpana, podjął decyzję o odwrocie. Wkrótce jednak te same zmęczone wojska zdobyły zamek w Radzyniu,
i wygrały bitwę pod Koronowem 10 października, zadając Krzyżakom kolejną klęskę. Bitwa pod Koronowem była krwawym starciem, jednak prowadzonym według rycerskich zasad dwukrotnie przerywano walki na odpoczynek i biesiady z jeńcami. Chociaż Koronowo nie dorównywało skalą Grunwaldowi, zdobyło wielki rozgłos, a niektórzy, jak Długosz, stawiali je nawet wyżej od bitwy grunwaldzkiej pod względem wytrwałości i determinacji. Historycy jednak zauważają, że cała kampania, mimo spektakularnych zwycięstw, nie wykorzystała pełnego potencjału sił polskich, co sprawiło, że zakon krzyżacki przetrwał, a Malbork pozostał niezdobyty. Czy Jagiełło naprawdę dążył do całkowitego zniszczenia zakonu krzyżackiego? To pytanie jest kluczowe, a analiza wydarzeń sugeruje, że odpowiedź jest przecząca. Wydaje się, że Jagiełło, będąc w starszym wieku i bez męskiego potomka, bardziej myślał o przyszłości Litwy niż o całkowitym pogrążeniu zakonu. Zdawał sobie sprawę, że po jego śmierci polski tron mógłby objąć władca nieprzychylny Litwie, a zbyt silna Polska mogłaby zagrażać Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Jagiełło dążył więc do utrzymania równowagi sił między Polską, Litwą i Krzyżakami. Warto w tym miejscu zacytować słowa profesora Jerzego Sperki z książki Władcy Polski Historia, na nowo opowiedziana. Nie sądzę, by tak myślał. Przez Zachód i tak cały czas był krytykowany. Nazywano go poganinem albo fałszywym chrześcijaninem, który ukradł żonę i koronę Wilhelmowi Habsburgowi. Można natknąć się na hipotezy, że nie chciał unicestwić zakonu, bo nie zależało mu na tym, aby Królestwo Polskie zanadto urosło w siłę. Nie wyobrażam sobie, żeby z takich powodów opóźnił marsz na Malbork. Przyczyny były raczej przyziemne, czyli średniowieczny obyczaj i zmęczenie poboju. Wojna zakończyła się nie całkowitą klęską zakonu, ale wielkim triumfem Jagiełły w oczach Europy. Zwycięstwo pod Grunwaldem uczyniło go pogromcą niepokonanego dotąd zakonu krzyżackiego, a jego łagodna polityka wobec pokonanego przeciwnika wykreowała wizerunek chrześcijańskiego władcy, który nie dążył do całkowitej likwidacji wrogiego państwa. Warto w tym miejscu ponownie zacytować słowa profesora Jerzego Sperki. Na mocy pierwszego pokoju toruńskiego zawartego w 1411 roku Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, a Litwa Żmudź, ale tylko do końca życia Witolda. Krzyżacy zapłacili także ogromne odszkodowanie. 100 tysięcy kop groszy za 1000 kop w połowie XV wieku można było kupić kilka wsi. Najważniejsze były jednak skutki polityczne. Klęska rozbiła niezwykle groźny wobec Polski sojusz zakonu z Zygmuntem Luksemburskim. Król Węgier co prawda wcześniej wyciągnął pieniądze od krzyżaków w zamian za pomoc militarną i nawet jej udzielił. Jesienią 1410 roku jego wojska najechały Małopolskę, ale zostały rozbite przez Polaków pod Bardiowem, dziś Bardejów na Słowacji. Po tej klęsce Zygmunt nie angażował się już w konflikt. Pokój toruński z 1411 roku nie odzwierciedlał w pełni polskiego zwycięstwa. Polska odzyskała jedynie ziemię dobrzyńską, a Litwa Żmudź, ale tylko na czas życia Jagiełły i Witolda. Zakon musiał również zapłacić ogromną sumę za wykup jeńców. Choć w późniejszych pokoleniach utrwaliło się przekonanie o przegranych układach pokojowych po wielkim triumfie grunwaldzkim, ten obraz nie był całkowicie stereotypowy. Jagiełło działał zgodnie z długoterminową strategią, mając na uwadze zarówno Polskę, jak i Litwę. Wkrótce po bitwie pod Grunwaldem stało się jasne, kto najwięcej zyskał na zwycięstwie. Jagiełło, ku zaskoczeniu i niezadowoleniu polskich możnych, oddał Litwie Podole, co wzbudziło kontrowersje. W 1413 roku doszło do istotnego wydarzenia Unii Horodelskiej, która pogłębiła więzi między Polską a Litwą. Polska szlachta przyznała litewskim bojarom swoje przywileje, co oznaczało przenoszenie polskich wzorców ustrojowych na Litwę. W hołdzie horodelskim polskie rody symbolicznie adoptowały litewskie, co miało umacniać więź obu narodów. Unia potwierdziła związek między koroną a Wielkim Księstwem, zobowiązując obie strony do wspólnego wybierania władców.
Polacy zobowiązali się nie wybierać króla bez zgody Litwinów, a Litwini mieli uznawać za swojego wielkiego księcia tylko kogoś wskazanego przez króla polskiego. Problematyczna była jednak niejasność ustaleń, zwłaszcza w kontekście braku męskich potomków Jagiełły i Witolda. Jagiełło miał córkę Jadwigę uznaną przez polską szlachtę za następczynię, choć jej wyniesienie miało bardziej charakter elekcyjny niż dziedziczny, co mogło prowadzić do przyszłych komplikacji w sprawie sukcesji. Historycy często podkreślają, że bitwa pod Grunwaldem przetrąciła kręgosłup zakonu krzyżackiego, co w dużej mierze jest trafnym spostrzeżeniem. Po tej klęsce zakon nigdy nie odzyskał dawnej potęgi, a jego pozycja systematycznie słabła. Chociaż zakon przetrwał jeszcze kilka dekad, to jego upadek stał się nieunikniony. Grunwald był nie tylko wielkim zwycięstwem militarnym, ale także punktem zwrotnym, który zapoczątkował proces osłabienia zakonu. Późniejsze zwycięstwo Kazimierza Jagiellończyka w wojnie trzynastoletniej, zakończone w 1466 roku odzyskaniem Pomorza Gdańskiego i podpisaniem drugiego pokoju toruńskiego, niewątpliwie wynikało z wcześniejszej klęski pod Grunwaldem. To właśnie wtedy zakon utracił swoje strategiczne możliwości, a jego państwo znalazło się na równi pochyłej prowadzącej do całkowitego upadku.